Kolejny projekt uchwały Komisji Architektury w sprawie opinii ustalenia pozytywna inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i naziemnym na działce nr 284 w obręb III Robocza w Krakowie wraz ze zjazdem z działki nr 479/8 i infrastrukturą techniczną na działkę nr 284, 479/8, 478/7 w obręb III Robocza przy ulicy Dybowskiej. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy 5 Robocza negatywnie opiniuje wniosek o wydanie decyzji WZ dla inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i naziemnym na działce nr 284 obręb III Robocza w Krakowie wraz ze zjazdem z działki nr 479/8 infrastrukturą techniczną na działkach 479/8, 478/7 obręb III Robocza przy ulicy Bytomskiej z uwagi na nieuregulowany stan prawny ulicy Bytomskiej, nie stanowi drogi publicznej, zbyt małą ilość miejsc parkingowych podziemnych i brak miejsc postojowych naziemnych, zbyt niski współczynnik powierzchni biologicznej czynnej. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę Państwa, takie zakusy już na tą lokalizację były, pamiętam już raz. I byliśmy tam na wizji lokalnej. No po prostu jest to miejsce wewnątrz blokowiska, gdzie mieszkańcy obecnie parkują tam sobie samochody. Jest tam trochę zieleni, trochę chaszczy, no może wypadałoby trochę, żeby mieszkańcy może inicjatywę przejęli, jak chcą tam parkować, żeby jak w jakiś sposób sobie tam uregulować to wszystko. Natomiast no, jest sprawa tego rodzaju, że tak jak tutaj już w tym paragrafie pierwszym jest napisane, jest nieuregulowany stan prawny tej ulicy, czyli nie jest to droga, droga dojazdowa nie jest drogą gminną. Tylko są tam prywatni właściciele i ten stan nie został uregulowany. Oprócz tego wjazd na całą, z maszynami, ze sprzętem ciężkim odbywać się będzie poprzez taką przełączkę z Kazimierza Wielkiego, jest taka przełączka i tam się wjeżdża. Lub po trawnikach z ulicy Zalei Kijowskiej. Zalei Kijowskiej. W związku z powyższym, no, nasza decyzja jest taka, że jednak nie jesteśmy za tym, żeby tam w tym miejscu budować, bo tam też na pewno spowoduje pogorszenie warunków lokalowych tych ludzi, którzy tam mieszkają, jeżeli przed oknami zostanie im wybudowany jeszcze dodatkowo dom. Tutaj na tym szkicu jest przedstawione to miejsce, jest to dość wysokie, no właściwie nie jest taki bardzo wysoki, ale po prostu no, stanowi dla, nie jest to komfortowa sytuacja dla ludzi, którzy tam już mieszkają w tym momencie. No i właśnie inwestor nie określił ilości, małą ilość miejsc parkingowych, jak również ten współczynnik powierzchni biologicznie czynnej. To są zarzuty, to są właśnie przesłanki, które spowodowały, że Komisja Architektury zaopiniowała ten wniosek negatywnie. Dziękuję bardzo. Ja mam takie uwagi natury korekcyjnej. Redakcyjne, może. Żeby tutaj dopisać, że stan prawny ulicy Bytomskiej nie stanowiącej drogi publicznej. Ten przecinek zbyt małą ilość miejsc parkingowych, czyli zamiast AO. I na koniec oraz zbyt niski, dopisać oraz zbyt niski współczynnik powierzchni biologicznej czy nie. Pewnie będziemy tego głosowali. Chciałbym jeszcze też zaznaczyć, że tam jest, jeżeli nie tylko nieuregulowany stan prawny, to znaczy nie tylko ona nie stanowi drogi publicznej, ale też nie jest na niej służebność ustanowiona. Dopóki nie ma połączenia z drogą publiczną, tak, nie ma możliwości wydania zezwolenia na jakąkolwiek drogę. To ja na to może skończę, bo
poprawki. To jest ważne, prawo ustawy o niesłyszalności. Bardzo proszę. A kto jest potencjalnym inwestorem? Kto złożył OPZP? Czy jakaś spółdzielnia, czy deweloper? Nie wiadomo. Deweloper, tylko... Nie, pytanie właśnie. Tak? Tam powinno być w relacji. Biuro. Nie wiem. Można sprawdzić. Nie? Bo tam jest cały zespół kompleks do z tego co pamiętam, to Piastów chciał budować tak w samym środku, centralnym. W samym środku. Bieroni był. No to jest. Obok tego budynku są bardziej do środka. Do Bieszczanie. No właśnie. Inwestor Tomasz Koral, ulica Łodzowska. Inwestor Piotr Kita, ulica Łodzowska. Kita Koral, architekci, ulica Łodzowska. I tam nie określili już miejsc, na przykład osób, bo mówione, że jest podziemny parking i naziemny park. Ale mało miejsc. Nie przykłada przynajmniej półtora miejsca dla mieszkańców. Ale w związku z tym, jak ta strefa będzie szerokiego oparkowania, to Bytomska będzie objęta, nie przed, ale już będzie objęta, jak ona nie jest drogą publiczną. Nawet nie jest w tym rejonie, bo wzdłuż ulicy Nowowiejskiej, a później Radkowickiej, jest granicą. 9 miejsc postojowych w garażu. A na ile mieszkań tak jak roku? Właśnie, bo tam jak są 4 piętra i budynek taki drugi to ile może być? To był podmiot. To nawet jedna dziesiąta miejsca postojowe na mieszkań. Będzie jakieś 30 na skutery będą. 5 kondygnacji, no, powierzchnia użytkowa 460 metrów kwadratowych, tak, 5 kondygnacji, atyka maksymalnie do 14 metrów, to jest wysokość, tak, powierzchnia zabudowy, ilości mieszkań budowego. A ile klatek jest podane, czy nie? Nie, ilość kondygnacji tylko 5. 5 kondygnacji. Wysokość do kalenicy. Powierzchnia użytkowa 460 metrów. Nie. No właśnie, to mi się wydaje. Powierzchnia użytkowa. No właśnie. To jest charakterystyka parametrów tej inwestycji o zdolne środowisko. Powierzchnia użytkowa 460 metrów kwadratowych. Kubatura 2850 metrów ściennych. To nie jest duży wzrost. 460. To jest taka wymiana. Czyli 100 metrów niecałe jest na kontynuacja, tak? Przy 5 kontynuacjach. No, no. Dwa mieszkania. Dwa mieszkania. 5 mieszkań. Na 80-metrowe to będzie 5 mieszkań. Na każdej chwili. Tak, na każdej chwili. Nie, ale to jest
duże, małe, obłoty. To 10 maksymalnie. To się zaśpić. Proszę Państwa, odczytam swoją poprawkę. Nie mówimy, to nie trzeba. Infrastrukturą techniczną i tak dalej, trzeci Kropodrza przy ulicy Bytomskiej. Z uwagi na nieuregulowany stan prawny niestanowiącej drogi publicznej ulicy Bytomskiej, jak również brak ustanowienia służebności obciążającej właścicieli działek, na których zlokalizowana jest przedmiotowa ulica, która zapewniałaby dostęp obszaru inwestycji do drogi publicznej. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej poprawki, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta jednogłośnie. Chcę przejść do głosowania w całości uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu?